Tymczasowe szpitale covidowe tworzone w Polsce na niespotykaną w Europie skalę powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Nieskoordynowane w skali kraju działania doprowadziły do utworzenia nadmiernej w stosunku do potrzeb rezerwy łóżek covidowych i wyłączenia z normalnej działalności personelu medycznego, który miał je zabezpieczać. W efekcie od marca 2020 roku do kwietnia 2022 roku koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniosło niemal 7 miliardów złotych, podczas gdy w tym samym okresie na faktyczne leczenie zakażonych pacjentów państwo wydało niecałe 5 miliardów złotych. Zdaniem NIK dowodzi to niewłaściwego zarządzania systemem opieki szpitalnej w zakresie przeciwdziałania COVID-19 przez dwóch kolejnych ministrów zdrowia.